Niewątpliwie tymi, którzy powinni znaleźć się w Galerii Płotczan, jest małżeństwo Laszkiewiczów. Eugenie i Jan Laszkiewiczowie to są harcerze, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Jan był harcmistrzem, kiedy wybuchła wojna, został oddelegowany do pracy w wywiadzie w inspektoracie płocko-sierpeckim. Bardzo sumiennie tę pracę wykonywał, co pewnie było powodem tego, że w 1943 roku został aresztowany. I tak naprawdę to jest nasz płocki rudy z Kamieni na Szaniec. Zginął w 1945 roku, nie wydając przyjaciół, nie zdradzając sprawy. Żona, również wielka bohaterka, musiała później sama utrzymywać dzieci, także aresztowana. Obóz koncentracyjny, w czasach już powojennych, ale komunistycznych, zakaz wykonywania zawodu nauczycielskiego, ale drobna, skromna, Niezłomna kobieta, która do końca życia pozostała wierna swoim ideałom, i w końcu udało jej się powrócić do nauczania dzieci. Zatem to takie niezwykłe, płockie małżeństwo. Osobą, którą też widziałabym w tej galerii, jest Julia Kisielewska, pseudonim Oksza, to kobieta z kręgu Marceliny Rościszewskiej, jak mówi o niej macieszyna, bardzo y, sprawna literatka pisała podczas obrony Lwowa biuletyny, pisała taką broszurę Ratujmy Lwów, założycielka seminarium nauczycielskiego żeńskiego i także kobieta, która potrafiła docenić także rolę harcerek w obronie Płocka, bo kiedy okazało się 21 kwietnia 21 roku, że Piłsudski nie odznaczył żadnej dziewczyny, żadnej harcerki, ona wydaje rozkaz specjalny, w którym Docenia to, co zrobiły dziewczyny podczas obrony Płocka w 1920 roku, i w ten sposób chociaż je honoruje właśnie w dniu, kiedy Piłsudski odznacza Płocki, odznacza wszystkich na Placu Floriańskim. No myślę, że takim dokończeniem tego, pewną konsekwencją tej myśli, będzie Marcelina Rościszewska, kobieta, która pewnie na trochę więcej nawet niż obecność w tej galerii Płoczan zasługuje w naszym mieście. No, kobieta, która niewątpliwie wyrastała ponad swoją epokę, która właściwie w każdej dziedzinie życia, i takiego społecznego, ale i towarzyskiego, naukowego, kulturalnego, w każdym obszarze życia była tą wiodącą, która zawsze miała coś do powiedzenia i bardzo chętnie włączała się w wszelkie sprawy społeczne. Los drugiego człowieka był jej bardzo bliski. Zatem te osoby. Dziękujemy bardzo. To jeszcze byśmy zostali.